piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że u 47 Polek codziennie rozpoznaje się ten nowotwór. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia ryzyka związanego z rakiem piersi. Kluczem tutaj do sukcesu jest profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Regularne badania, w tym samo badanie, są najważniejsze. Istnieje dość powszechna opinia, że na raka piersi zapadają jedynie starsze kobiety oraz osoby, u których wystąpił rak piersi w rodzinie, czyli są obciążone genetycznie. Jednak nasze obserwacje kliniczne, potwierdzone przez badania epidemiologiczne, wskazują, że na raka piersi chorują coraz młodsze kobiety. Stąd wytrwale poszukiwane są nowe metody wczesnego wykrywania raka piersi, które byłyby skuteczne, a jednocześnie łatwe do zaakceptowania i zastosowania przez kobiety. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą prace polskich inżynierów, którzy stworzyli technologię matryc cieków krystalicznych do wykrywania anomalii w obrębie gruczołów piersiowych. Metoda ta wykorzystuje zjawisko podwyższonej temperatury w obrębie guza nowotworowego w porównaniu do otaczających tkanek. Badanie to może być wykonane samodzielnie przez kobietę w domu w sposób nieskomplikowany i bezpieczny. Wynik tego badania oceniany jest przez centralne laboratorium i dostarczany przy pomocy aplikacji mobilnych. Największą korzyść z tej metody, która ma szansę doskonale wypełnić lukę między samobadaniem piersi a badaniami obrazowymi, odniosą te kobiety, które wykonują badania w regularnych odstępach czasu. Związane jest to z możliwością porównywania kolejnych badań do poprzednich, a tym samym zwiększa to szansę wykrycia zmian, które pojawiają się w ostatnich miesiącach.